Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu przy pianinie. Mam nadzieję, że powtórzyliście sobie i przypomnieliście sobie wcześniejsze gamy i trójdźwięki, które graliśmy, a był to trójdźwięk do gamy C-dur, trójdźwięk do gamy G-dur i trójdźwięk do gamy A-dur. Dzisiaj poznamy sobie, a właściwie przypomnimy gamę F-dur i trójdźwięk rozłożony do tej gamy. Gama F-dur jest to gama, w której występuje jeden znak obniżony, czyli bemol. Bemole zawsze obniżamy sobie w lewą naszą stronę. Gamę F-dur rozpoczniemy sobie od dźwięku F i tak jak powiedziałam, pojawia nam się pierwszy znak obniżony, on się nazywa B, czyli dźwięk H, obniżamy o pół tonu i mamy dźwięk B. Zaczniemy sobie przez jedną, później przez dwie oktawy. Przypomnę tutaj, że gramy wyjątkowo palcem pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. I dopiero wtedy podkładamy pierwszy, drugi, trzeci. Teraz przez dwie oktawy zagramy tą gamę. To samo przećwiczy sobie lewa ręka. Najpierw przez jedną, a później przez dwie oktawy. I teraz przez dwie oktawy. Spróbujemy sobie zagrać to razem. A może spróbujemy dzisiaj zagrać troszeczkę szybciej. Dobrze, czyli przypomnieliśmy sobie gamę F-dur. Teraz pozostał nam trójdźwięk do gamy F-dur. Mam tutaj oczywiście dla Was ściągaweczkę. Proszę bardzo, tutaj u góry mamy gamę F-dur, na dole trójdźwięk rozłożony do tej gamy. I zaczynamy sobie od dźwięku F, A, C, i zamykamy sobie oktawę dźwiękiem F. I to samo poproszę, zagrajmy sobie lewą ręką. Zagramy sobie to teraz razem. Dobrze, czyli dzisiaj zakończyliśmy sobie nasze powtarzania, nasze powtórki właściwie, gam i trójdźwięków, które będą potrzebne nam do nauki prostego ćwiczenia, które już niebawem na najbliższym naszym spotkaniu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że uda Wam się powtórzyć nasze trójdźwięki do następnego, na nasze następne zajęcia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, pięknego i miłego dnia. Do widzenia.